Z perspektywy medycyny świat wygląda inaczej niż z perspektywy fizyki czy biologii. Medycyna raczej zbiera ich osiągnięcia i widać to poprzez wyniki leczenia. Pewne pojęcie, jak na przykład pojęcie radiacji, obecne jest zarówno w biologii, geologii, w przypadku pojęcia radiacji definiendum jest to samo, natomiast definiencje dla poszczególnych dziedzin są różne. Odwołują się do innych zjawisk. Gdy mówimy i używamy słów, wypowiadamy je z pewnym sensem. W momencie, gdy wypowiadamy słowo z pewnym bagażem, jego sensu, w pewnych kontekstach, mogą tworzyć się nonsensy. Bagaż danego słowa jest jego sensem ukrytym, czyli jego konotacja. Istnienie sensu ukrytego umożliwione jest dzięki homonimii, jak i analogii. Logicy nazywają to błędem ekwiwokacji, czyli gdy słowo równo brzmiące jest użyte najmniej dwa razy w dwóch różnych sensach. Imiona bogów greckich miały różne znaczenia, w odniesieniu do tych znaczeń odpowiadali za różne kwestie. Przykładem może być Kairos, Atena, Zeus itd. W ramach tych znaczeń czy predykatów Grecy tworzyli całokształt danego boga. Problematycznym i nieznanym jest to, w jaki sposób dochodzili do tego, który predykat, jaka właściwość, jakie określenie, czy jaka deskrypcja pasuje do danego Boga. No i oczywiście bardzo problematycznym i niebezpiecznym jest contradicto in homonimia, czyli paradoks wynikający ze zbioru sensów składających się na jeden nominat. Jeśli już mówimy na przykład o Kairos, Zeusie, o Kronosie.